Kiedy tu przyjechałem 1 października 1960 roku, to wszystko się stawało. Księży było mało. Pierwszy rok seminarium założonego w roku 1957 był na czwartym roku. Na tym roku byli tacy księża jak chociażby ksiądz Infuat Bogdanowicz, który został ostatnio wikariuszem generalnym nowego arcybiskupa. I rozpocząłem wykłady w tymże seminarium. Do seminarium duchownego darła się dosłownie wizytacja różnych urzędników komunistycznych na wykłady. I też pamiętam postawę obecnego seniora już, a przedtem arcybiskupa gdańskiego, księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który wygłosił wykład z prawa kanonicznego wobec wizytatorów na temat kar kościelnych na te wszystkie osoby, które ograniczają wolność Kościoła. Wielką, ważną taką postacią, która chyba odcisnęła największe piętno na mojej osobowości, był ksiądz prałat Józef Zator Przytocki. To był kapłan archidiecezji lwowskiej, urodzony w 1912 roku, który właśnie w czasach mojego dzieciństwa i wczesnej młodości był proboszczem Bazyliki Mariackiej. On 7 lat i 7 miesięcy spędził w stalinowskich więzieniach. I on mi opowiadał o Polsce, której nie ma, której nie możemy już dzisiaj zobaczyć, a której, za którą bardzo tęsknił. Po śmierci mego wielkiego poprzednika, który był kapelanem Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, księdza prałata Józefa Zatora Przytockiego, tutaj objąłem tą wspaniałą bazylikę, oczywiście jej tradycję, również kiedy byłem na Łąkowej, zawsze pielęgnowaliśmy te rocznice narodowe, szczególnie 3 maja, 11 listopada tu także. I zawsze, mimo że to przecież święta były zakazane, że kościoły były inwigilowane, a często zaczepiano ludzi przychodzących, zawsze w czasach komunistycznych i na Łąkowej tutaj naprawdę te msze świętorocznicowe, patriotyczne, połączone były z olbrzymią frekwencją. Ten kościół zawsze pielęgnował i uważał, że to jest obowiązek na pewno Kościoła, jako depozytariusza właśnie tych tradycji narodowych również. Rok 70, grudzień na Wybrzeżu. Położyli zabitego na drzwiach wyjętych z baraku przy ulicy Kosinierów, dzisiaj Morskiej ulicy. I w pochodzie nosili go ulicami miasta. Ten sztandar został wyjęty przez dzielną mieszkankę Gdyni ze śniegu, porzucony przez żołnierzy, bez drzewca już i przechowany potem jako święta relikwia. Nigdy nie zapomnę moich rozmów z przyjacielem, księdzem Mieczysławem Goździewskim, który był proboszczem u świętego Franciszka na Siedlcach. On z płaczem mówił o tych pogrzebach nocnych. Ludzi młodych, niekiedy bez trumien, tylko owiniętych w jakieś prześcieradło i chowanych, oczywiście czasami w trumnach, ale pod osłoną nocy, pod obserwacją panów, którzy z kątu gdzieś tam wyzierali. Nie wolno zapominać o tych zbrodniach, które komunizm popełniał systematycznie, bezpośrednio po wojnie niszcząc AK. W czasach stalinowskich więził bohaterów tamtych wojennych i powojennych dni. I nie zapomnę, w rodzinie nie tylko moi bracia się ukrywali pewnie przez 3 lata po wojnie jako akowcy. Nie tylko ojca, który został zaresztowany przez bolszewików w roku 1944,
5 bodajże listopada i siedział 5 lat na Syberii. Przyjechał mając lat pewnie 50 kilka. Jak go spotkałem po powrocie z Krakowa, kiedy na niego patrzyłem, wyglądał jak starzec. Niemalże nie poznałem mojego ojca. A więc komunistycznych błędów, nie tylko błędów, ale zbrodni było wiele. Oczywiście no, wielokrotnie spotykaliśmy się także z tymi służbami, naturalnie, szczególnie na przykład przed wybuchem Solidarności, kiedy tutaj w Bazylice były prowadzone modlitwy przez Bożenę Rybicką, Magdę Modzelewską, pana Lecha Wałęs, które później przeniesione zostały w dniu wybuchu strajków do stoczni. Wtedy prawie każdego dnia przychodzili oficerowi, na różne sposoby naciskali, przedziwne czasami. Argumentowali, że w kościele mogą tylko ci publicznie przemawiać, którzy mają misję kanoniczną. Pytali się, pan Wałęsa ma misję kanoniczną od biskupa? Nie ma. Jakim prawem w kościele przemawia? Królowo Polsko, otocz opieką rodziny wszystkich strajkujących. Spraw, aby wspomagali i rozumieli postępowania swoich bliskich. Dopomóż im godnie i w spokoju wytrwać ten okres. Rano około 8 do 9 tysięcy ludzi przyszło na tę mszę świętą. To była 60. rocznica cudu nad Wisłą w ten czas. Że ten cud również wielki na dzisiejsze czasy, na terenie Stoczni Gdańskiej, państwowej stoczni, odbyła się msza święta. I ta msza święta, uważam, że zapisała się głęboko w tych, co jeszcze dzisiaj żyją. To było 3 maja w pierwszym roku stanu wojennego, więc po prostu brutalnie nas zaatakowano. Mianowicie Skoty. Najpierw zaczęło się od tego, że wokół, oczywiście od rana toczyły się walki. Młodzież barykady budowała na ulicach Gdańska, z ławek, z koszy do śmieci. Utrudniali dojście, jak mogli, ludziom, a w końcu, jak tylko msza święta się zaczęła, to zaczęli szarżować milicyjnymi samochodami na syrenach. Także zagłuszali w ogóle nabożeństwo swoimi milicyjnymi sygnałami. A w czasie homilii ostrzelali po prostu kościół, podpalili organy nowo budowane. Z trudem udało się zapanować nad paniką i ugasić to. Uszkodzili jeden z obrazów. I także wystrzelili rakietą w stronę celebransa. I ta raca przeleciała mu nad głową, dosłownie prawie po włosach, i nie była to jakaś słaba rakieta, bo wybiła, przebiła sztandar narodowy i wybiła dziurę w ścianie. Ściągnęły niesamowite tłumy. To był tłum, którego się nie dało ogarnąć wzrokiem nie tyle w środku kościoła, co w ulicach przylegających do kościoła, a jednocześnie słychać było już zbliżające się pojazdy opancerzone, już bardzo duże posiłki milicji i właśnie ZOMO. Ja wtedy byłem przy samym ołtarzu, byłem tym, który asystuje celebransowi. Mszę świętą odprawiał ksiądz Infuat Lauer. I chyba tuż po kazaniu do kościoła wstrzelono pierwszą petardę. Czy to było zapalające, czy z gazem łzawiącym, tego nie wiem. Ona przeleciała tuż nad naszymi głowami, nad ołtarzem. I symbolicznie wręcz uderzyła w biało-czerwoną flagę spuszczoną od sklepienia w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, czyli obu głównego ołtarza. No, powstała na chwilę w kościele taka panika. Fala ludzi ruszyła. No, oczywiście naturalny sposób, jeśli lecą na głowy petardy. Tych petard było pewnie kilkanaście, więc i dymu łzawiącego było dużo i takiego no, poruszenia, lęku, co się będzie działo. No, czegoś takiego nie było nawet w czasie okupacji. No, interwencja w środku nabożeństwa to jest już barbarzyństwo całkowite. A ksiądz Infuat opanował to wtedy, pamiętam, głosem uspokajając, wzywając do pozostania na miejscach i do kontynuowania nabożeństwa, ale w zakrystii zorganizowano właściwie polowy szpital. ZOMO otoczyło kościół ze wszystkich stron, każdą uliczkę właściwie zablokowało i zaczęło się wielkie pałowanie, wielkie uciekanie, ganianie i rozruchy trwały w mieście. Kościołem gdańskim kierował ówczesny biskup Lech Kaczmarek. I on marzył, a nawet podjął pewne przygotowania, żeby właśnie przyjąć Ojca Świętego w Gdańsku. Jego to były wymarzenia, ale to były marzenia również papieża, który chciał być w tym Gdańsku po tych wydarzeniach, które tutaj miały miejsce, owszem, w 70 roku, ale nade wszystko w 80-81. Komuniści zdecydowanie się przeciwstawili. Smutek na twarzy biskupa, kiedy obserwowałem, kiedy on w pewnym momencie
machnął ręką i powiedział, nie będziemy kontynuować przygotowań. Ja jeszcze nie miałem takich bliskich kontaktów z sekretariatem biskupatu, z episkopatem, byłem biskupem nominowanym od 23 marca, konsekrowanym od 17 kwietnia 1983 roku, ale już widziałem ten smutek biskupa Lecha Kaczmarka, który niestety przyjął do wiadomości fakt, iż nie będzie papieża tu. I wówczas papież podjął decyzję o spotkaniu z Lechem Wałęsą. Przylatywał papież tutaj dosyć w nastroju, chciałby się powiedzieć, takim bojowym. On w przemówienia wygłaszał dosyć ostre przeciwko komunizmowi. Bardzo ostre. Na Jasnej Górze mówił, nie lękajcie się. To było fantastyczne słowo. Wówczas stolica apostolska podjęła decyzję, bo komuniści wykluczali spotkanie w ogóle z Lechem Wałęsą. Pan Lech z swoją małżonką oraz czterech chłopaków poleciało helikopterem. Ja im towarzyszyłem. Początkowo mieliśmy lecieć do Krakowa, potem się okazało, że musieliśmy lecieć do Zakopanego i w Zakopanym było to spotkanie. Szczegółów nie ma sensu opowiadać, natomiast dla mnie było imponujące to, ten klimat, jaki towarzyszył rozmowie Ojca Świętego i Pana Wałęsy. Klimat taki chciałoby się powiedzieć, owszem, ojcowski ze strony papieża, synowski ze strony Lecha Wałęsy, ale równocześnie jakiś klimat niemalże partnerski, gdy chodzi o wizję Polski. Oczywiście warunki nie były łatwe, dlatego że nie wiadomo, gdzie jest podsłuch, gdzie jest tamto. Ksiądz Dziwi zachował się fantastycznie, bo zrezygnował, czy zaproponował rezygnację z pokoju, w którym miało być spotkanie, tylko spotkaliśmy się na holu. Więc widzieliśmy, kto chodzi, gdzie co. Komuniści nie przypuszczali, że spotkanie z Wałęsem będzie na holu. W każdym razie tamta rozmowa w schronisku, w Chochołowie, ona była potrzebna i Ojcu Świętemu, i Wałęsie. Ojcu Świętemu po to, żeby z pierwszej ręki uzyskał informacje bardzo autentyczne o tym, co się dzieje w tej Polsce roku 83. To było przecież tak blisko stanu wojennego. Jednak ta rozmowa była, chciałoby się powiedzieć, w tonie takim, owszem, głębokiego rozumienia trudnej sytuacji Polski, ale równocześnie takim tonie pełnym nadziei na przyszłość. Nie chcąc narażać młodzieży na szykanę, postanowiłem uciec się do pewnego wybiegu i zrobić drogę krzyżową na terenie należącym do kościoła, ale na zewnątrz kościoła. I przygotowaliśmy takie teksty, które dokładnie w 14 punktach, 14 stacjach drogi krzyżowej odwoływały się do 14 punktów Karty Praw Człowieka, które były w Polsce gwałcone wtedy. I taką miała treść ta droga krzyżowa. I na koniec pamiętam, że wypuszczaliśmy białe gołębie ze stopni kościoła. To wszystko właściwie nabrało charakteru o wiele bardziej, powiedziałbym, groźnego dla systemu, niż byśmy sobie po plaży pochodzili w jakiejś tam odległości od głównego nurtu życia. Te lecące w niebo białe gołębie spowodowały pewnie znowu wielkie rozwścieczenie Służby Bezpieczeństwa i pewnie ten rodzaj szykany w postaci zabrania mi paszportu, bo to było tak, że ja właściwie nie prosiłem o ten paszport. Oni mi przysłali mi informację o tym, że mój paszport został unieważniony. Konspiracyjny charakter miały te spotkania na plebanii świętej Brigidy. To ta plebania odegrała wówczas bardzo ważną rolę. Najlepszy dowód, że postanowiłem prosić Stolicę Apostolską o prowaturę dla księdza Jankowskiego. Jankowski wówczas stworzył możliwość spotkań dla pana Wałęsy z politykami, z zagranicznymi zwłaszcza, dyplomatami, ambasadorami, na plebanii. Natomiast druga sprawa to jest to, że on mógł się spotykać z solidarnościowcami nad zakrystią. Tam krajówka niemalże obradowała. Święta Brygida stała się miejscem modlitwy, ale nie tylko miejscem modlitwy. Spotkania odbywały również o charakterze referatowym, refleksyjnym. Gdziekolwiek bije serce polskie, tam jest Polska. Wiele przeżyliśmy ciekawych spotkań, również takie seminaria wyjazdowe w Dębkach, gdzie
gdzie u Zmartwychwstańców siedzieliśmy przez kilka dni z wieloma gdańskimi artystami. Do tego dołączały się jeszcze inicjatywy innych środowisk. Laski spod Warszawy z ojcem Fedorowiczem przyjeżdżały też. Mówię laski przyjeżdżały, to znaczy środowisko intelektualistów zgromadzone tam właśnie u Franciszkanek pod Warszawą. I razem mieliśmy msze święte. No to był czas rzeczywiście takiego wielkiego przebudzenia duchowego, intelektualnego. W 83, nie wiem kiedy dokładnie było, w którym miesiącu, ale myślę, że gdzieś tak we wrześniu rozpoczęły się spotkania pana Lecha Wałęsy z ludźmi z Warszawy, tak nazwijmy ogólnie. To byli różni ludzie, Mazowiecki, Geremek i inni, ekonomiści, socjolodzy i tak dalej. Początkowo miały być spotkania w tym domu, w moim mieszkaniu. Na to się zgodził sekretariat, nawet sekretariat biskupatu to polecił, arcybiskup Dąbrowski. Przyjął do wiadomości do biskupa Lech Kaczmarek, który trochę się lękał takich spotkań młodego biskupa sufragana, który ma towarzyszyć Lechowi Wałęsie na jakichś tam spotkaniach. I dlatego wyraził taką propozycję, a może byście się spotkali gdzie indziej. No to podjęliśmy decyzję, że będziemy się spotykać w naplebanii księdza Infuata Bogdanowicza. Jeszcze wówczas Infuatem oczywiście nie był. I przyjeżdżał pan Lech Wałęsa gdzieś tak o godziny 14:00. On kończył pracę. Rozpoczynały się rozmowy. Myślę, że te rozmowy zawsze trwały około 2 godzin. Ten ktoś wracał pociągiem do Warszawy. Pan Wałęsa, który przyjeżdżał z takim mikrobusem, z pracy jeździł takim mikrobusem wówczas. W każdym razie te rozmowy Wałęsy z tymi różnymi ludźmi, którzy przyjeżdżali z Warszawy, one miały podwójny cel. Z jednej strony, żeby Wałęsa nie był samotny, a z drugiej strony, żeby Wałęsa miał informacje bieżące z centrali warszawskiej. A dlaczego to takie było ważne? Dlatego, że to było niemalże półoficjalne. Ja nie wiem do dzisiaj, dlaczego się komuniści na to zgodzili. Ja zostałem administratorem najpierw decyzjalnym od 1 sierpnia 1984, do 31 grudnia 84, kiedy zostałem biskupem gdańskim, ale te rozmowy, one trwały. Nie pamiętam jakiego roku, ale pewnie do 84, 5 to trwało. Najbliżej nam było do siebie z dominikanami gdańskimi. Zresztą ja po części czułem się ich wychowankiem, dlatego że mieszkając na ulicy Świętego Ducha do Bazyliki Świętego Mikołaja miałem tylko przez podwórko. I często chadzałem tam jeszcze przed maturą, a potem nawet jako kleryk przyjeżdżałem na spotkania. Pamiętam z Herbertem spotkanie przy absolutnie pełnej sali, czy też miesięcznik w drodze, który wtedy się gdzieś tam zaczynał. To była rzecz, która ogniskowała też wiele dobrych, ocenzurowanych, ale jednak niepodległych myśli. No i kiedy już byłem duszpasterzem w Sopocie, wówczas bardzo się zaprzyjaźniłem z ojcem Sławomirem Słomą. Nasz ojciec Sławek, on był starszy ode mnie oczywiście, więc o wiele bardziej doświadczony i mądry teolog, który gromadził środowisko w kościele Świętego Mikołaja właśnie. I pamiętam, że wyjeżdżaliśmy razem, to też miało duże znaczenie, takie wspólne wyjazdy. Gdzieś tam się organizowało jakiś stary, rozklekotany autobus i wsiadaliśmy w ten autobus, jadąc do Lublina na jakiś sympozjon, na KUL, czy też do Krakowa. Po drodze były msze, gdzieś nawet samo to, że wystawiało się transparent Solidarności pod ołtarzem i na polowej mszy były takie, a nie inne wezwania w modlitwie wiernych. To rzeczywiście Kościół wtedy był taką oazą niepodległości, właściwie jedyną przestrzenią, w której można było w sposób nieocenzurowany mówić, śpiewać, wymieniać poglądy. Miało to na pewno wysoką temperaturę, taką społeczną również. Jak to się stało, że społeczeństwo tak się zjednoczyło jak nigdy? Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Dla mnie jest jedno wytłumaczenie. Od czasu do czasu, tak jak się obserwuje historię świata, historię Kościoła, od czasu do czasu zjawiają się prorocy. Prorok to jest taki człowiek, który świetnie widzi rzeczywistość, ma odpowiednie słowo na wyrażenie, prawda, tego i prawda, to pod
potrafi zrobić, tak, że wszyscy jakoś powstają. Otóż to była jakaś taka sytuacja, sytuacja prorocza. Być może, że było to, że tym najważniejszym słowem było słowo papieża, które jakby było, prawda, kontynuowane. Ale to spowodowało naraz, prawda, wszyscy słyszeli to samo, prawda, naraz wszyscy ocenili to samo jako zło i dobro. I to było coś, prawda, cudownego. I papież mówi, księże, biskupie, nie muszę czytać tego listu, bo wiem, co tam jest. Jest zaproszenie dla mnie do Gdańska. I w tym momencie odzywa się właśnie Dąbrowski i mówi, Ojcze Święty, tym razem jeszcze się nie da do Gdańska, bo to jest to blisko jeszcze tych trudnych czasów stanu wojennego. Ale następnym razem to już na pewno Ojciec Święty będzie w Gdańsku. I w tym momencie papież zamilkł. Milczał całą wieczność, czyli z pół minuty albo z minutę. I odezwał się dosyć ostrym głosem. Księże arcybiskupie, gdybym i tym razem nie mógł jechać do Gdańska, to znaczy, że papież dałby się traktować instrumentalnie. Dąbrowski zamilkł, nic nie odezwał. Ja już wiedziałem, że papież będzie w Gdańsku. On oczywiście wrócił do Warszawy. Zaraz prawdopodobnie się spotka z Jaruzelskim czy z kimś tam i powiedział, nie ma mowy, żeby papież nie był w Gdańsku. Już w programie się znalazł Gdańsk, już wszystko robiliśmy. Oni oczywiście wszystko robili, żeby zminimalizować ten pobyt papieża. Ja natomiast wszystko robiłem, żeby zmaksymalizować ten pobyt papieża. Absolutnie nie pod krzyże. Więc ja już nie miałem nic innego, żeby wyjścia, nie miałem argumentów. Napisałem do papieża i mówię, Ojcze Święty, musi być niestety Westerplatte, owszem, musi być Mariacki, bo chorzy, musi być zaspa, bo spotkanie, ale musi być też wizyta pod krzyżami. Jeśli Ojciec Święty nie byłby pod krzyżami, byłby to ogromny cios dla wielkiej idei Solidarności, która ma swój symbol, a symbole to są krzyże. I ojciec na moim liście napisał przy czterech tych punktach si, 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 si. Tak, 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 tak. I przy każdym JP2, żeby nikt nie podrobił tego. A więc to była decyzja osobista Ojca Świętego. Niezwykła to chwila. Ludzie pracy z całej Polski wyrażają ci swoją wdzięczność za wybór Gdańska na spotkanie z nimi oraz za słowa nadziei, jakie wypowiadałeś do nas i do świata w obronie ideałów, które tu w Gdańsku formułował świat pracy, kierując się nauką Kościoła. Codziennie się modlę za moją ojczyznę i modlę się za ludzi pracy. I modlę się za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej Solidarności. Modlę się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, w szczególny sposób za tych, którym wypadało, czy wypada ponosić ofiary z tego powodu. I modlić się nie przestanę, bo wiem, że to jest sprawa wielka. A żeby przez to odnowić oblicze ziemi, naszej polskiej ziemi, tak jak się o to modliłem już w pierwszej pielgrzymce na Placu Zwycięstwa w Warszawie, prosząc Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Proszę was bardzo, ażebyście byli papieżem również solidarni w tej modlitwie i w tej długomyślności. Trzeba patrzeć w przyszłość. Trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba zachowywać
siły, ducha i ciała dla przyszłości. To było spotkanie Ojca Świętego z chorymi, ze służbą zdrowia. Bazylika wypełniona po brzegi chorymi na łóżkach, na wózkach, siedzących w ławkach, no i tą służbą zdrowia. I właśnie ta przepiękna homilia Ojca Świętego do nich skierowana. I w ogóle przygotowaliśmy na przykład Ojcu Świętemu to róże ogrodnicy Gdańscy. Tu dostarczyli, które złożył pod krzyżami. Wiedzieliśmy, że tam skręci Ojciec Święty, chociaż to było otoczone cisłą tajemnicą. Papież, który mówił do nas i za nas, jak wtedy przypomniał, i absolutny entuzjazm, absolutne. Wtedy już było wiadomo, ja tak czułem, że to już są ostatnie chwile tego systemu, że ten zgrzybiały, zwapniały system nie ma najmniejszych szans z tą potencją solidarności, z tą potencją ludzką, która wyzwala się za każdym razem, gdy właśnie przyjeżdża papież. Jako ten katalizator wolności. Pan przewodniczący Wałęsa w tej chwili rozpoczyna rozmowy z generałem Kiszczakiem. Nie ufamy, że one będą owocne, że doprowadzą do realizacji tych słusznych aspiracji i dążeń polskiego świata pracy. A więc przede wszystkim z pewnością do pluralizmu związkowego, który jest chyba jakimś naczelnym i postulatem polskiego świata pracy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ale też byli ludzie fantastyczni, tacy jak Thatcher. I wówczas był obiad na plebanii księdza Jabłońskiego. To był obiad też ogromnie ważny. Nie dlatego, że były bażanty, ale to, o co tam chodziło. Dwie rzeczy chodziły. Z jednej strony rozmowa Wałęsy z Thatcher, spokojna przez półtorej godziny. Na wszystkie tematy tłumaczem był Onuszkiewicz. Z angielskiego na polski. Ale był Mazowiecki, był Bieremek. To było bardzo ważne spotkanie. Oczywiście ja byłem też, więc mogłem śledzić wszystko, co się dzieje. Ale przede wszystkim ten naród, który tam otaczał Brigidę i tak dalej. Oni krzyczeli przez cały czas, przez cały obraz. Ona tylko pytała, a co teraz krzyczą? Niech żyje Solidarność. Da, dobrze krzyczał. A co teraz? Przed Jeruzalskim. O, jeszcze lepiej. A więc to było ważne. To było 4 listopada, w imieniny papieża. Ja pojechałem trochę później i zreferowałem to wszystko papieżowi. Tak z pierwszej ręki papież miał informacje. Potem on spowodował, że Dąbrowski spowodował z kolei takie orędzie, które czytane było publicznie w kościołach, apel do społeczeństwa i do rządu, do odpowiedzialnej za ten naród, o konieczność podjęcia rozmów. To był taki konkretny efekt decyzji Ojca Świętego, która spowodowała, że ten
taka odezwa mogła być skierowana do narodu. I ona przygotowała spotkanie przede wszystkim w Wilanowie, a potem w Magdalence. Zostanie ogłoszone postanowienie. Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 17 kwietnia 1989 roku postanawia wpisać do rejestru związków zawodowych w dziale B Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność z siedzibą w Gdańsku. Chcieliśmy do Ojca Świętego, tam byliśmy 24 godziny i było spotkanie, ale to nie było spotkanie indywidualne, to było spotkanie grupowe z Ojcem Świętym, by podziękować Ojcu Świętemu za jego wpływ duchowy na te decyzje, które zostały podjęte, między innymi ponowna rejestracja Związku Zawodowego Solidarność. Macie w telewizji ośrodek. Chcemy założyć. Światło jest Gdańskie. Na świat. Pozdrowienia z Gdańska. Pozdrowienia wzajemne z Gdańska. No tutaj wideo studio znalazło swoją cichą przystań i przez szereg miesięcy tutaj właśnie w tej plebanii pracowało. I bardzo mile wspomina ten okres współpracy. Oczywiście no, to niełatwe były warunki, no, i sprzęt był oczywiście o wiele uboższy i warunki, ale już wtedy wspaniałą robiło. Wydając na przykład magazyn wideo, który miał bardzo duże wzięcie i dokumentując oczywiście te wszystkie wydarzenia ważniejsze. Warszawa trochę inaczej myślała, Gdańsk trochę inaczej myślał. Myślę, że to takie było, czasami jest gdzieś pięknie, ognisko płonie, no a potem przygasa i wydaje się, że już wygasło. A tam iskierka jest. Trzeba rozdmuchać i ta iskierka zapala ponownie. To piękne ognisko, które doprowadziło do roku, nie było taka wątpliwości, 89, a potem 90, gdy chodzi o wyjście już Polski do wielkiej rodziny państw wolnych i wybór prezydenta już nie takiego z protezy, ale prezydenta już rzeczywistego. Trzeba jednak chyba spojrzeć również z innej perspektywy na te wybory. Otóż według mnie może to być także zdobycie przyczółków i rozpoczęcie procesu odzyskiwania zawłaszczonego państwa, uruchomienie procesu demokratycznego, który będzie miał swój ciąg dalszy. Pan Wałęsa nie chciał początkowo się zgodzić na ten 1/3 wolnych wyborów. On zdecydowanie to odrzucał. Powiedział, że to jest tylko jakieś takie pozorowanie wolności. I trzeba przyznać, że myśmy go ubłagali. Nie mówię, co to znaczy myśmy, ale ubłagaliśmy pana Wałęsę, żeby on się zgodził jednak na te częściowo wolne wybory. I on potem to z entuzjazmem jednak podjął tę decyzję. I kiedy te wybory dały takie efekty, jakie wydały, w 100% wolny wybór Senatu i w 1/3 wolny wybór parlamentu, utwierdziły pana Wałęsę, że warto walczyć z komunizmem w ten sposób i dopiero naród, nie żaden stół okrągły, nie żadna Magdalenka, ale naród podjął decyzję w czasie tych częściowo wolnych wyborów i złamał kręgosłup władzy komunistycznej. Niedwuznacznie wpłynął na Polskę, by ona nie broniła się wejścia w struktury Zjednoczonej Europy. To był ostatni gest papieża w stosunku do narodu. Nie tylko pomógł nam wywalczyć wolność, nie tylko pomógł nam uczyć się życia wolności, ale pomógł nam w ostatniej chwili przez swoją śmierć niemalże
przekonał nas, no tych, którzy rządzą nami, że trzeba wejść do wspólnoty europejskiej, bo Polska bez wspólnoty europejskiej nie da sobie rady. Nie w tym sensie, że ekonomicznie pewnie da sobie radę, ale nie byłaby sobą, gdyby nie była w Zjednoczonej Europie. A to jest zasługa, absolutnie zasługa papieża, bo on przeważył tę szalę, że Polska dzisiaj jest tam, gdzie powinna być. Nie wolno nam również zapomnieć o historii najnowszej, do której należy przede wszystkim tragiczny grudzień 1970 roku i polegli wówczas na ulicach Gdańska i Gdyni robotnicy, a także pełen nadziei sierpień 1980 roku oraz dramatyczny okres stanu wojennego. Czy jest miejsce bardziej stosowne, gdzie by można o tym wszystkim mówić, jak nie tu w Gdańsku? W tym bowiem mieście przed 19 laty narodziła się Solidarność. Było to przełomowe wydarzenie w historii narodu naszego, ale także w dziejach Europy. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym. Zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy, rozdzielonej od czasu wojny światowej II na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości.